Obiecałam, że to zrobię Agnieszce, bo podobno zawsze wyskakuje jak Filip z konopi. Tak. Jak Monika z telewizora wyskakuje. No chociażby. Tak jak obiecałyśmy przed przerwą. Co chciałaś powiedzieć? Obiecaliśmy. No wiesz co? Tak, już chyba myślałam i jestem na jutrzejszym śniadaniu z Sebastianem. Zostań ze mną. Zostaję. Tak jak obiecałyśmy przed przerwą, nadal zajmujemy się pielęgnacją twarzy, a raczej już efektem końcowym. W związku z tym porozmawiamy dzisiaj o kosmetykach, które robią się chyba coraz bardziej popularne. Kosmetyki mineralne, tudzież naturalne. Ile o nich wiesz? Bo ja nie za dużo. No ja właśnie nie za dużo. Podobno kiedyś były tylko używane przez kobiety po operacjach plastycznych. No nic o tym nie wiem, w związku z tym zaprosiłyśmy do naszego studia Ewę Żmudę Jankowską, stylistkę naszą ukochaną. Ale dzisiaj nie jesteśmy przez nią wystylizowane, bo się nas obraziła, nam cichutnie nie przynosi. Musiała żmija to powiedzieć. Oczywiście, że musiałam, bo taka prawda jest. Zostawiamy cię, Kasiu. Ale być może będzie nas zaopatrywać właśnie w owe kosmetyki naturalne, ale czy one są dobre i jak działają, o tym się za chwilę przekonamy. No właśnie, Ewuniu, może zaczniemy od tego, czym są w ogóle te kosmetyki mineralne lub też naturalne? No tak jak mówisz, są to kosmetyki pozyskiwane z natury, czyli ze wszystkich minerałów, które nas otaczają. Jest w nich dużo składników pielęgnujących naszą cerę i właśnie fajnie zaczęłaś, bo kiedyś tak naprawdę w Stanach stosowane były do tego bardzo popularne kliniki zajmujące się medycyną estetyczną. Zaraz po wypuszczeniu gwiazd typu Nicole Kidman malowały swoje podopieczne kosmetykami mineralnymi. A to właśnie dlatego, że te kosmetyki mają takie dobroczynne działanie na naszą cerę. Chyba nie uczulają, prawda? Nie, nie uczulają. No, tak jak minerał, prawda? To jest sama natura. Dużo minerałów no, człowiek ma w sobie, ale jesteśmy otoczeni minerałami, tak? Bardzo dużo miki jest podobno w tych kosmetykach, a wiadomo, że mika jest stosowana również jako maseczka. Ma działanie takie dobroczynne na naszą cerę. No dobrze, ale jak słyszę o tych wszystkich minerałach, nie ma tutaj absolutnie żadnej chemii w składzie? Właśnie, wiesz, teraz na rynku jest bardzo dużo kosmetyków, które w cudzysłowie udają kosmetyki mineralne, no tak? Czyli wchodzimy do jakiejś popularnej drogerii i widzimy półeczkę z kosmetykami mineralnymi. Warto zwrócić wtedy uwagę na cenę tych kosmetyków, ponieważ tak jak Pan wcześniej wspomniał, wiadomo, że co dobre, to też troszeczkę musi kosztować, tak? I na pewno nie dostaniemy takiego kosmetyku za 30 zł, tylko troszeczkę się granica cenowa podwyższa. Naprawdę? O, to się zawiodłam teraz. Znaczy, tak, ale właśnie, powiedz, czy takie kosmetyki są równie wydajne, co zakupiony w drogerii cień na przykład? Ja ci powiem, Aguś, że ja używam tych kosmetyków. Na przykład dzisiaj jestem nimi umalowana. Myślę, że bardzo ładnie. Tak, one są bardzo wydajne. Wiesz, ja mam takie małe, średnie tam takie pudełeczko pudru i ono mi starcza na 8 miesięcy. To ja myślę, że jest wydajne. Zresztą są do stosowania tego rodzaju kosmetyków odpowiednie pędzle i one nam powodują to, że nie nabieramy tak dużo i nawet jak otworzymy, to tam mamy takie dozowniki, tak? Kropeczki, przez które te nasze pędzelki tam wchodzą i stosujemy. Także ja myślę, że nawet jeżeli mamy wydać powyżej 100 zł na taki puder starczający nam na 8 miesięcy, to jest bardzo mało. Dokładnie. Porównując je do tych tradycyjnych kosmetyków, rozumiem, że one są delikatniejsze, tak? Są delikatniejsze, ale są też mocno kryjące. No właśnie, bo o to chciałam zahaczyć, dlatego że powiedziałaś przed chwilą, że ty zostałaś umalowana tymi kosmetykami dzisiaj, tylko że ty masz idealną cerę. Oj, tak ci się tylko moja droga wydaje. A co jeśli ktoś ma rzeczywiście problematyczną cerę? Czy... Te kosmetyki są też przez dermatologów zalecane, wiesz, do krycia niedoskonałości cery, typu wypryski, trądzik, mocne znamiona. Także one są akurat te, których ja używam, są podzielone na kilka grup, tak? I mamy takie light, takie medium i bardziej twarde, czyli pokrywające nam niedoskonałości. Są one dopasowane odpowiednio do naszej cery, czy też jest tłusta, mieszana albo sucha. Ale słyszałam, że podobno trudno znaleźć odpowiednio odpowiedni kolor do własnej cery. Ile w tym prawdy?
wiesz co, to chyba tak jak z każdym kosmetykiem. Jak wejdziesz do drogerii i sięgniesz po pierwszy lepszy, no oczywiście, że bardzo często możemy popełnić błąd, ale przy tego rodzaju kosmetykach zawsze mamy dedykowaną osobę, która nam podpowie, tak? Możemy wejść na stronę internetową. Akurat te mają taką fajną opcję, że na stronie internetową masz pytania do ciebie skierowane, czy jesteś blondynką, czy brunetką. Super. Klikasz, jestem blondynką, przechodzisz dalej, masz oczy takie i odpowiednio kształtuje się kolor twojej cery i możesz sobie dobrać, nawet nie widząc kosmetyku, odpowiedni odcień do siebie. A powiedz, bo te kosmetyki mineralne, kosmetyki naturalne, to jest przecież nie moda ostatnich 2 miesięcy, one cały czas w jakiś stopniu były dostępne, prawda? Skąd więc teraz taki boom na te kosmetyki mineralne, tak? Jeżeli ktoś nie ma pudru bambusowego, to jest po prostu, no wiesz, niemodne. Raz, moda, tak jak mówisz. Dwa, ja myślę, że ludzie zaczęli patrzeć troszeczkę przez pryzmat ekologii, tak? To są minerały, a więc są całkowicie zdrowe dla środowiska. I troszeczkę bardziej przywiązują uwagę do tego, że no może już troszeczkę, nie wiem, przyczynię się do tego, żeby to nasze środowisko nie umierało tak szybko. Może, być może taki jest właśnie wpływ tego. Mówiłaś, że też są do tych kosmetyków odpowiednie pędzle. Tak. W związku z tym na pewno jest odpowiednie nakładanie takich kosmetyków. W jaki sposób nakładamy chociażby puder? Mogę ci tak na ręce pokazać? Bardzo proszę. Na przykład ja dzisiaj, jak byłam malowana, byłam malowana takimi kolistymi ruchami, wiesz? I tam zanurzała makijażystka w słoiczku pędzel, nawet go nie musiała strzepywać, bo się odpowiednia ilość. I takimi kulistymi ruchami. Przyjemne, a zobacz, a to jest syntetyczny. Cudne. Chcesz, czyli w kosmetykach naturalnych mamy także syntetyki. Tak, ale zobaczcie, jest taki milutki, że w ogóle nie da się rozpoznać, że jest syntetyczny, a mają też włosie z kozy, mają... O Boże, drogi, zapomniałam. Pewnie jakiś borsuk lub też inne zwierzę leśne. Tak, tak. Natomiast dobrze, kiedyś wybór kosmetyków mineralnych był niewielki. To były 2 pudry, tak. 2 cienie. Tu mamy 51 rodzajów pudrów. Właśnie, jak to wygląda dzisiaj? Czy rzeczywiście... 51 rodzajów pudrów, prawie ponad 200 rodzajów tylko cieni do powiek i 7 chyba korektorów. Jest bardzo duży wybór. No to też pewnie dlatego, że te minerały mamy znacznie łatwiej pozyskiwalne niż kiedyś to było. No i tak jak mówiłaś, moda, tak? No dobrze, ale czy te kosmetyki mineralne stały się jakimś objawieniem? Chodzi mi o te wszystkie tradycyjne kosmetyki, które używałyśmy do tej pory. Czy one faktycznie były takie złe? Myślę, że nie były złe, chociaż na przykład patrz, ile mamy takich sztucznych rzeczy w tych sztucznych składników w kosmetykach, tak, które bardzo często uczulają. Więc ja myślę, że medycyna troszeczkę posunęła się do przodu i zaczęliśmy wymyślać coś bardziej przyjaznego dla naszej cery. Bo ja bym się nie mówię, bo fajnie jest zrobić taką kłótnię pomiędzy tradycyjnymi kosmetykami a mineralnymi. Wiesz, chodzi mi tutaj zwłaszcza o te kwestie cenowe, bo no powiedzmy taki puder, ile kosztuje? On około 150 zł. No właśnie, i teraz jeśli stoi taka pani, która nie wie, czy kupić swój tradycyjny kosmetyk za 30 zł, czy jednak zainwestować w mineralny za 150 zł, to co jej powiedzieć, żeby ją faktycznie przekonało do tych naturalnych, mineralnych kosmetyków? Że taki normalny za 30 zł kosmetyk skończy jej się po 3 miesiącach, a ten będzie miała na 8. No właśnie, nam jest czasami ciężko gdzieś tam wysupłać te pieniądze, za jednym razem, prawda? Tak. Natomiast tak naprawdę, jeżeli sobie sięgamy po kosmetyki tradycyjne z tych jakby z tej wyższej półki, nie chcę tutaj wymieniać nazw, to natomiast to te pudry tyle tam kosztują. Chciałabym, żebyśmy też obaliły taki mit na szaleństwo, na kosmetyki mineralne, żebyśmy nie odrzucały wszystkiego, co było wcześniej. Kiedyś usłyszałam, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, od znajomej, kiedy weszły, to, bo teraz mówimy o kosmetykach kolorowych, ale kosmetyki naturalne to też szampony do włosów, odżywki, balsamy, różnego typu tego rzeczy. Więc weszły, pamiętam, szampony i one się mało pienią. Tak w ogóle. To jest ich negatywna cecha.
Natomiast te normalne szampony, które my zazwyczaj używamy, po których włosy są błyszczące i miękkie, są z silikonami. Więc tam część moich znajomych rzuciła się na te naturalne szampony, po czym nie mogły rozczesać włosów. I teraz tak, właśnie była taka kłótnia między zwolenniczkami i przeciwniczkami. Mhm. I jedna stanęła i powiedziała tak, dziewczyny, bez szaleństw, myślmy, skoro silikony nam służą i naszym włosom, to po prostu ich używajmy. Mhm. Tak samo jest z kosmetykami mineralnymi, jeżeli mamy wysypkę na buzi, tak, może warto zainwestować w podkład, tak? Mhm. Mineralny, tak, i zobaczyć, nie musimy od razu zmieniać wszystkiego. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Chociaż rozmawiałam z kilkoma osobami zajmującymi się tylko minerałami, które uważają, że nie należy mieszać kosmetyków nienaturalnych z naturalnymi, tak? Dlatego, że właśnie te takie popularne podkłady, fluidy mają wiele parabenów, tak? Te silikony, które już blokują tak jakby działanie kosmetyków mineralnych. Tu mamy taką gamę, że od podkładów, korektora, bazy, poprzez fluid, znaczy nie, przepraszam, fluidów nie ma, bo podobno mineralne kosmetyki nie mogą być w kremie. O. Tak, bo to jest już jakiś sztuczny składnik, który powoduje tą zawiesistość. Czyli nie, tak? Mamy tuszu do rzęs? Mają, ale jest to wtedy tusz w połowie mineralny, bo wiadomo, że musi wiązać się, tak? Czyli ich problem rozwiązał się sam, nie możemy mieć wszystkiego mineralnego i już. Słuchajcie, tak, dziewczyny, no, my niestety należymy do tej grupy kobiet, niestety lub też stety, jak komu to pasuje, które muszą malować się codziennie ze względu na wykonywaną pracę. Tak. Ale są kobiety, które robią to sporadycznie, bo nie potrzebują, bo się nie czują i robią to okazjonalnie. Słyszałam, że takie kosmetyki mają dość długi termin przydatności. Ponieważ jest to minerał, tak, one pewnie się utleniają po pewnym czasie, dlatego też ich zaczyna brakować nam, nawet jak ich nie używamy, ale wiesz co, no to chyba nawet nie ma terminu przydatności. Jest 12 miesięcy od daty otwarcia pudełeczka. Okej, czyli czyli dokładnie. Myślę, że to właśnie przez to wietrzenie, tak? Jeżeli już otwieramy opakowanie, to... No właśnie, bo po jakim czasie powinnyśmy już jednak czyścić tą naszą półkę kosmetyczną? Jak nam coś wyskoczy. To już za późno chyba. Ale wtedy sobie przeważnie przypominamy i zaczynamy zaglądać, co się dzieje i dlaczego mam tak wyglądam. Jak ja ostatnio w niedzielę, pamiętasz? Nie. Tak samo zwróćcie uwagę na pielęgnację pędzli, które używamy, czy też gąbeczek, tak? Przecież tam zbierają się zanieczyszczenia, więc warto wyczyścić chociażby raz w tygodniu przyrządy, którymi się malujemy. No tak, to jest myślę, bardzo że o tym ważne. Też jest warto wspominać. To jest bardzo ważne, o czym ja ostatnio się przekonałam na własnej skórze, że pędzle bardzo często myjemy, pielęgnujemy. Tak. Czyli co? Jeśli używamy kosmetyków mineralnych, raczej nie ma szans, żeby dopadła nas jakaś alergia. Czy może jednak coś wystąpić? Wiesz co, nie sądzę. Z badań, które przynajmniej ja przeglądałam, 90 na 100 kobiet badanych, 99 nie miało żadnych problemów z dalszym użytkowaniem tego rodzaju kosmetyków, mimo tam jakiegoś atopowego zapalenia skóry czy czegoś takiego. Także im nawet służyły. Jakiejś grupie z tych pań nawet cera się polepszyła po stosowaniu przez okres 5 miesięcy, tak? Okay. No wiadomo, zawsze tam jeden przypadek jest jakiś taki ruchomy, który... Ja właśnie tak z takim żalem spojrzałam na Ewę, kiedy powiedziała, że taki zwykły pudor, który kupujemy w drogerii, to nam starcza na 3 miesiące. Akurat. Nie? A na ile? Na miesiąc? Oj, proszę cię, na miesiąc. No, tutaj cały czas tylko przygotowo. No dobrze, dziewczyny, ale nadchodzi zima i zawsze kosmetyczki tak huczą głośno, że zimą cięższe kosmetyki. Tutaj też są ciężkie kosmetyki. Czyli jak najbardziej. Tak, dokładnie. Są podzielone właśnie na grupy twarde i miękkie, tak? Aha. Latem mają filtr powyżej 60. O, to pięknie. Tak, dokładnie. Możemy nawet wyjść, posmarować sobie nosek i wyjść na plażę transparentnym pudrem. A zimą właśnie używać tych gruboziarnistych kosmetyków, które zmatowią nam i przykryją cerę. No to przyznaj się, wyrzuciłaś wszystkie kosmetyki z półeczki i zainwestowałaś w minerały. Oprócz tuszu do rzęs. Naprawdę zmieniłam bardzo, bardzo moją szafkę w łazience i mam dużo tego rodzaju kosmetyków. Ale myślę, że warto, wiecie, naprawdę. Znam relacje z wydaje mi się, tak, ale wydaje mi się, że tutaj dużo narosło takich
niewyjaśnionych rzeczy pod tytułem takie kosmetyki się ciężko nakłada, jakieś tutaj trudności, specjalne techniki, specjalne pędzle. Wiesz dlaczego? Bo jak one zostały wprowadzane do drogerii, to było używamy tylko pędzla kabuko, tak? I tylko tego rodzaju pędzel marketing, może... Marketing, dziewczyny, marketing. Dlatego jak usłyszałam, jak powiedziała, że najlepiej nie mieszać takich z tymi, to sobie pomyślałam, myślę, że kobiety powinny od czegoś zacząć, testowanie, co byś im poleciła, skoro wiesz, jakąś jedną rzecz. Jedną rzecz, poleciłabym dwie rzeczy, bazę i podkład. I to jest myślę, że wszystko, co nam wystarczy do testowania tego rodzaju kosmetyków. Baza, ponieważ zmatowi albo wygładzi cerę, w zależności od tego, co potrzebujemy, a podkład dlatego, że wyrówna jej koloryt. A czy takie kosmetyki są długotrwałe? I znowu tutaj się uczepię naszej pracy, gdzie ten makijaż musi być od tam 10.30 do 19.00, musi się utrzymywać. Jestem umalowana o godzinie 12.00. Myślę, Bomba. Że nie wygląda to Czy my jej wierzymy? No wiesz, my. No dobrze. Nie, już przyszła, rzeczywiście przyszła i powiedziała, już nie musi, ja już nie muszę być malowana. Czyli są trwałe. Tak, wszystko trwałe. Zależy od... powiedz, co jeszcze, tak już prywatnie, bo już tutaj nikt nas nie widzi. Ma kamer, tak, nie ma kamer. Nikt nie słyszy. Jak to jest u Ciebie z tymi kosmetykami ekologicznymi, w cudzysłowie? Czy też próbowałaś używać czegoś innego, takich jak, nie wiem, szampony do włosów, pasty do zębów, wiesz? Tak. Tak iść całkiem w tą... Znaczy ja nie jestem chora na punkcie ekologii, może to niedobrze, że tak mówię, ale uważam, że wszystkiego właśnie należy spróbować i przekonać się, co dla nas najbardziej pasuje. Pas do zębów używam, dobrych, no z racji tego, że w domu mam dentystę, tak? I kładę nacisk na to, żeby te pasty były jednak bardziej naturalne niż jakieś tam silnie wybielające, bo znam od drugiej strony, tak? Znowuż kosmetyki dostaję jako stylistka, multum kosmetyków, uwierzcie mi, czy też perfum, czy właśnie kosmetyków w kremach i w pudrach i sypkich do testowania. I śmiało mogę powiedzieć, że no, tych używam już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona. Kremów używam takich śmiesznych, bo nie zapachowych, tak? Które otworzymy i nie mają żadnego zapachu i też mi bardzo pomagają, a ostatnio zakochałam się w olejkach do smarowania twarzy. Dobrze, to czy Ewa ZJ chodzi w ogóle po cokolwiek oprócz wacików do drogerii, czy po waciki też już nie chodzi? Duży rzęs, nie mam tuszu. Jeszcze takie pytanie na koniec, żeby nasze widzki nas dobrze zrozumiały. W drogerii można znaleźć prawdziwe, naturalne kosmetyki. Czy jest z tym problem? Jest z tym problem. Ach, jest, jest z tym ponieważ problem. Nie każde kosmetyki, które mają napisane, że są mineralne, są mineralne. One mają napisane mineralne, dlatego że zawierają pierwiastek minerałów w sobie. Ale warto, żeby Pani zwróciła uwagę, czy jest tam silikon i innego rodzaju składniki chemiczne. Czyli czytamy etykiety. Czytamy etykiety. Czyli nie robimy tego, bo nikt tego nie potrafi i trzeba zrobić specjalną serię w naszych sekretach buduaru. Ja mówię poważnie o czytaniu etykiet. Tak. Bo nie no czytamy nie tego, tak, nie czytamy. Na kosmetykach, a nawet ani jak na przeczytamy, to nie mamy zielonego pojęcia, co coś oznacza, tak? Dokładnie. Bo to powinno być po polskiemu. Tak, powinno być, a jest nie tak? po polskiemu. Czy nie? Zgadza się. Dokładnie. A nawet jeśli jest po polsku, to tam są takie nazwy, o których. I później jak ja mówię na wizji mocznik, to każdy myśli, że mam na myśli co innego niż mocznik. Tak. No. Jeszcze tak jak zahaczyłyście o pastę do zębów, to narodził mi się pomysł w głowie, że chyba będziemy wykorzystywać członka rodziny Ewy, bo to jest też dobry temat, znaleźć dobrą pastę, bo jest ich strasznie dużo na rynku. Póki co, Ewoniu, dziękujemy Ci za przedstawienie kosmetyków mineralnych. Czekamy na ciuchy. Nieco więcej już wiemy. To ona jest winna, tak? O kosmetykach. Ale dziewczyny bardzo ładnie wyglądają. No. Dzisiaj tak. Prawda? Moje drogie panie, zapraszamy na króciutką przerwę, a po krótkiej przerwie przed telewizory zapraszamy nie zwłaszcza... Nie Saga Zmierzch. Nie Saga Zmierzch, Saga Biustonosz, zwłaszcza dla tych panien dzisiaj, które no nie mają się za bardzo czym pochwalić. Czyli dla mnie. Czyli dla mnie też, między innymi. Zapraszamy na krótką przerwę.